Kolejny druk. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku nr 1298. Projekt uchwały w trybie jednoczytaniowym. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku nr 1298 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w określonym terminie do przewodniczącego prowadzącego obrady, czyli do mnie. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 roku dotyczy zwiększenia planów dochodów w dziale 758 oraz wydatków w dziale 600. Projekt prezydenta miasta Krakowa, druk nr 1298 w trybie jednoczytaniowym referuje pani dyrektor Okarmus. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków. Jest to o kwotę 880 200 zł. Jest to w związku z przekazaniem środków z rezerwy subwencji ogólnej przez Ministra Finansów z przeznaczeniem na remont wiaduktu w ciągu ulicy Opolskiej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. W trybie statutowym do projektu nie wpłynęły żadne poprawki. Stwierdzam odbycie czytania projektu. Głosowanie odbędzie się w bloku głosowań.